Po pracy wreszcie wracasz do domu. Dopiero teraz się odprężasz. Bo przecież wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej, prawda? A co byś zrobił, gdybyś pewnego dnia stracił wszystko to, co uważasz za normalne i oczywiste? Co byś zrobił, gdybyś nagle znalazł się w nieznanym, obcym miejscu, gdzie temperatury w ciągu dnia sięgają 40 stopni Celsjusza, a ziemia jest twardą, suchą skorupą? Na pewno szybko zachciałoby ci się pić. Ale jak to? Gdzie jest kran z czystą, zimną wodą? Nic prostszego, przecież wystarczy skrzyknąć parę osób i razem wykopać studnię. Coś nie tak? Ojej, zachciało ci się do toalety. Niestety, tu nie ma toalet. Może wybudujecie szalet? Nie masz materiałów budowlanych, ani pieniędzy na nie i nie wiesz, na jak długo się tu znalazłeś. W takiej sytuacji znajduje się wiele osób na świecie. Z powodu wojny i suszy dotyka to co 10 z 11 milionów Somalijczyków. Kiedy żyjesz w kraju, w którym system państwa nie funkcjonuje, a ty z powodów bezpieczeństwa musisz się stale przemieszczać, bardzo trudno jest zadbać o podstawowe kwestie. Od 2013 roku, dzięki środkom ECHO, czyli Dyrekcji Generalnej Komisji Europejskiej do spraw pomocy humanitarnej i ochrony ludności, dbamy o dostęp do wody i godnych warunków sanitarnych. To, czym zajmujemy się w obozach, fachowo nazywa się WASH. Skrót WASH oznacza wodę, sanitariaty i higienę. Woda jest najważniejsza. Dlatego, aby skutecznie pomóc, najpierw ustalamy z mieszkańcami obozu miejsce i sposób działania, a potem, zależnie od potrzeb, budujemy i remontujemy bezpieczne źródła wody, np. studnie, berkady, kioski wodne. Budujemy także sanitariaty. Woda jest potrzebna nie tylko do picia i przygotowywania posiłków, ale także do zachowania higieny i zdrowia, tak jak sanitariaty. Kiedy każdego dnia musisz walczyć o przeżycie, mycie rąk i ochrona jedzenia przed insektami może zejść na dalszy plan. Dlatego szkolimy też dzieci i dorosłych, jak w trudnych warunkach przestrzegać restrykcyjnych zasad zachowania higieny. Kiedy musisz podjąć decyzję, czy kupić miotłę, czy jedzenie dla dzieci, odpowiedź jest jasna. Dlatego rozdajemy także mieszkańcom obozu sprzęty gospodarstwa domowego, takie jak wiadra, miotły, kanistry, po to, by ułatwić im utrzymanie porządku. Codziennie poprawiamy los wielu osób, a w zamian uczymy się od nich cieszenia się każdym dniem. A czy ty potrafisz dostrzegać na co dzień, jak wiele masz i dzielić się tym z innymi?